No cześć, kto się stęsknił za topką, zostawia łapkę w górę. Witajcie w topce najbardziej wyczekiwanych polskich premier gier planszowych przez użytkowników portalu Plancheo. 23 marca, ponieważ wtedy był ostatni odcinek, topka prezentowała się następująco. Miejsce 5 Duna Imperium Powstanie, miejsce 4 Dune Wojna Arrakis, miejsce 3 Biały Zamek, miejsce 2 Wojna w Krainie Czarów, miejsce 1 Kraken Gra Ukrytych Tożsamości. Jak pewnie dobrze wiecie, trzy gry z tej listy miały już swoją premierę. A co znajdzie się w najnowszej topce? Najwyższy czas to sprawdzić. Kliknij suba i dzwonek, aby nie przegapić kolejnych zestawień. Krótkie intro i zaczynamy. Aby tradycji stało się zadość, premierę miał Biały Zamek, Wojna w Krainie Czarów oraz gra Kraken. Na miejscu 5 nowość, dodatek do Odmętów Grozy Otchłań od wydawnictwa Rebel. Koszt tego dodatku to 240 zł, a premiera odbędzie się 7 czerwca. Co tu dużo mówić, każdy dodatek, który fajnie urozmaica rozgrywkę, jest pożądany przez graczy. Nowe umiejętności, przedmioty i zupełnie nowe karty atutów sprawiają, że walka o przetrwanie Atlantyki będzie naprawdę zacięta. Merytorycznych komentarzy w internecie brak, ale ten naprawdę mi się spodobał. Miniu BDG, ale planszówki shop. Nie wiem czemu, ale mnie to rozbawiło. Oceny BGG jeszcze brak. Na miejscu 4, czyli jedna pozycja wyżej niż ostatnio, Duna Imperium Powstanie od Lucky Duck Games. Cena tej gry to 205 zł, a premiera odbędzie się jakoś w czerwcu. Skoro nadal po takim czasie ten tytuł jest dalej na liście, to znaczy, że sporo z was na niego czeka. Czy mnie to dziwi? W sumie to nie. Tym razem jednak masz do dyspozycji nowe narzędzia. Wykorzystaj szpiegów do realizacji swoich planów oraz kontrakty do poszerzania zasobów. Ta edycja wprowadza również grę zespołową. Msari. Nie jestem pewien, dlaczego ta gra istnieje. To dziwne. Podstawowa gra jest podobna do Dune Imperium, ale pewne rzeczy uległy zmianie, dzięki czemu gra wydaje się zarówno taka sama, jak i inna. Ciekawe. Chcę grać więcej. Gra zespołowa 3x3 jest bardzo fajna. Ocena BGG 8,8, a zdobyła 3600 głosów. Na miejscu 3 Inventions, ewolucja idei od Portal Games. Cena tej gry to 680 zł, a premiera już 16 maja. Oj, kawał złożonej gry dla prawdziwych twardzieli. Kto gra w gry Lacerdy, ten ma przegrzane styki. To zaawansowana gra euro, która obraca się wokół długoterminowej strategii i budowania łańcuchów akcji. Polskie wydanie posiada zestaw ulepszeń zawierający zaupgrade'owane oraz dodatkowe elementy, dzięki którym polska edycja jest identyczna z tą z Kickstartera. Lizako. Jestem pod mega wrażeniem, jak temat się kombuje z mechaniką, gdzie rzeczywiście ty jako społeczeństwo przechodzisz przez kolejne ery od kamienia łupanego do komputerów w swoim tempie i na swoich zasadach. Niesamowita swoboda wykonywania akcji, a jednocześnie bardzo satysfakcjonujące poszukiwanie ścieżek, które popchną twoje społeczeństwo naprzód. Praktycznie każda jedna rzecz jest zależna od innej, ale nie musisz wykonywać wszystkiego w jakiejś tam określonej kolejności. Możesz pominąć parę kroków wynajdowania wynalazków i się wbić na sam koniec na hura, jak gracze wykonają gorszą robotę za ciebie. Podrzucać idee, do których nie masz kamieni milowych, żeby ktoś inny wynalazł, a ty sobie zgarniesz słodkie punkty i nagrody. Czekam, aż mój egzemplarz przyjedzie. Ocena BGG 8,1 przy 757 głosach. Na miejscu 2, Na skrzydłach smoków od wydawnictwa Rebel. Cena tej gry to 185 zł, a premiera jest przewidziana na 6 czerwca. To nie jest tylko reskin gry Na skrzydłach. Chociaż podstawowy mechanizm został taki sam, ale został troszeczkę zmodyfikowany. Ruazn 2. Gra niezła, ale nie rozumiem oceny 8. Karty, które otrzymujesz, mogą naprawdę wpłynąć na twój silnik i wynik gry, który może być dobry lub nie. Gra może się ciągnąć i ciągnąć, gdy gracze zdobywają coraz więcej monet. Dla mnie to 7 na 10. Ocena BGG 8,1, a zdobyła 3400 głosów. A na miejscu 1 kolejna nowość, Cyberpunk 2077 Gangi Night City od Portal Games. Cena podstawki to 355 zł, a premiera już 29 maja. Autorem Cyberpunk 2077 jest sam Eric Lang, projektant gier Area Control, takich jak Blood Rage, Rising Sun czy Ankh. Stworzył grę z przystępnymi zasadami, głębią decyzji i silnymi emocjami. W pudełku gry podstawowej znajdziesz kolekcję 46 figurek bohaterów Night City. Elon, podkreślenie Salamander. Szczerze mówiąc, lepsze niż się spodziewałem. Przypomina mi kilka innych gier, ale jest lepsza od większości. Walka jest podobna do tej w starym Kemecie, nie grałem w nowy Kemet. A ulepszanie talii stanowi ważny element rozgrywki, ponieważ walka w naszych rozgrywkach była na porządku dziennym. Ocena BGG 7,7, a zdobyła 400 głosów. Czy któryś z tych tytułów wpadnie do waszej kolekcji? Dajcie koniecznie znać w komentarzu. A tymczasem wielkie dzięki za oglądanie i do następnego.